Zanim przejdziemy sobie jeszcze do mowy, czy tego nauczania Jezusa w przypowieściach nad jeziorem, to chciałbym jeszcze, bo ze względu na to, że zamknęliśmy teraz właśnie te odrzucenie autorytetu Jezusa, który jest w paraleli do prezentacji autorytetu Jezusa tam u góry, to chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze zestawili te dwie jednostki ze sobą, żebyśmy zobaczyli, jak wiele właśnie idei łączy jedną sekwencję i drugą. Więc teraz sobie takie chciałbym wyszczególnić, czy wymienić właśnie takie wspólne tematy, które się pojawiły w jednej drugiej sekwencji, tak? Czyli ta sekwencja B, prezentacja autorytetu, tutaj ta negatywna ocena odpowiedzi na głoszenie Ewangelii przez Jezusa, przez pokolenie. Więc co się nam pojawia tutaj w jednym i w drugim? No, najbardziej oczywiste. Prezentacja autorytetu, tutaj właśnie odrzucenie, co wynika jakby z samego tytułu, który nadałem tym sekwencjom. W jednym mamy opis cudów Jezusa, czyli różne cudy są opisane, natomiast druga sekwencja jakby rozpoczyna się w tym, jak Jezus mówi: idźcie i powiedzcie Janowi, i wymienia całą listę cudów, która właśnie była opisana tutaj w tej sekwencji. Mamy wiarę ludzi przychodzących do Jezusa w sekwencji B, natomiast w drugiej Jezus mówi o błogosławieństwie dla tych, którzy właśnie uwierzą i się nie zgorszą. Tam jest pochwała wiary i tutaj też właśnie błogosławieństwo dla tych, którzy wierzą. Mamy wiarę setnika, natomiast w drugim mamy taką bardziej pozytywną ocenę pogan w odniesieniu do Izraela, bo wiara setnika też była określona, że nie znalazł Jezus takiej wiary w Izraelu, jak właśnie u tego człowieka. Mamy zapowiedź przyjścia pogan do królestwa, natomiast w przytoczonym fragmencie z Księgi Izajasza orędzie sługi pańskiego właśnie miało zostać skierowane do pogan. Mamy zapowiedź wyrzucenia w ciemność synów królestwa, właśnie w tym fragmencie o setniku w sekwencji B, natomiast tutaj w drugim mamy zapowiedź sądy nad pokoleniem, właśnie, że zostaną oni wrzuceni do, niepokutujący zostaną wrzuceni w Hades, tak, do Hadesu. Wołanie ślepych, synu Dawida, tak, uzdrów nas, a tutaj pytanie ludzi, czy nie jest to właśnie ten syn Dawida, którego zapowiadali prorocy. W jednym i drugim pojawia się nam cytat z Izajasza o słudze pańskim. W sekwencji B to było właśnie to, że on poniósł nasze choroby, cierpienia nasze nosił, a w tym mieliśmy ten fragment, który mówił o tym, że nie będzie krzyczał, nie będzie się spierał, nie usłyszą jego głosu na ulicach. Nie? W jednym i drugim ukazana jest wrogość faryzeuszy. W jednym i w drugim pojawia się właśnie to oskarżenie o współpracę z Belzebubem. Ponadto, czym Jezus wypędza? Tam w sekwencji B Jezus wypędza słowem, czyli mocą swojego autorytetu, natomiast tu wyrzuca je duchem Bożym. Później jest ta kwestia pewnej zrozumienia w zasadzie prawa, tak? Czy może nie tyle zrozumienia prawa, czy jakiejś kwestii dotyczącej, czy poruszonej w prawie. Więc w sekwencji B była to kwestia czystości rytualnej, tak? Jezus dotyka ludzi, którzy byli nieczyści i robi to teoretycznie sprzecznie do prawa, ale czyni to właśnie jako gest miłosierdzia i uzdrawia właśnie przez dotyk. Natomiast tutaj dotyczy kwestii szabatu, tak? Czy można w szabat właśnie czynić dobre rzeczy, czy można uzdrowić i czy można inne uczynki miłosierdzia czynić właśnie w szabat. Później mamy dlaczego Jezus jada, tak, z grzesznikami i celnikami, natomiast tutaj pojawia się to jako właśnie oskarżenie, że ten pijak i żarłok przyjaciel celników i grzeszników. Nie? W jednym i w drugim mamy dosyć mocno zarysowane niezrozumienie przez faryzeuszów miłosierdzia. No i mamy właśnie przytoczony konkretnie cytat z Księgi Ozajasza: miłosierdzia chce, a nie ofiary. I to w obu tych sekwencjach. Mamy władzę Syna Człowieczego nad grzechem ukazaną, natomiast tutaj mamy właśnie władzę Syna Człowieczego nad szabatem. Więc pytanie, czy to odpocznienie, uwolnienie od grzechów, czy jakbyśmy sobie tak jeszcze rozmawiali właśnie i omawiali właśnie tą relację między sekwencją B1, czy nam jeszcze by na jakoś tego, to odpocznienie właśnie również od tego grzechu, tak? W sensie odpuszczenie grzechów by też nie wyszło. Mhm.
rzeczywiście z perspektywy Pana szabatu nie przekracza. Tak. Czyli jakby można A tutaj Jezus uzdrawia, znaczy odpuszcza grzechy, mimo tego je zostaje oskarżony, ale on ma do tego prawo. Jezus właśnie pokazuje, że Syn Człowieczy ma władzę na, do odpuszczenia. Pokazuje po prostu różne warstwy uwolnienia, jaki Chrystus jakby wskazuje. Czyli zarówno od tego w tym wymiarze fizycznym, jak i przede wszystkim ostatecznie duchowym. Nie? Ale też od tych rzeczywistych win i od tych pozornych win. To nie, które po prostu ktoś oskarża, a oskarża ten, kto nie rozumie właściwie, jaki jest Bóg. Dokładnie. No i mamy, jeżeli chodzi o centrum w jednej i drugiej sekwencji, mamy i teraz tytuły Jezusa. Świadectwo demonów o Jezusie jako Synu Bożym, tak? Że wiemy, kim jesteś, Synu Boży. Natomiast tu Jezus jako Syn Człowieczy, który jest Panem Szabatu. To są idee najbardziej akcentowane w jednym i w drugim, czyli pokazanie, kim jest Jezus. Jako ten, który ma autorytet, ponieważ jest Synem Bożym, ma władzę nad demonami. I jest Synem Bożym, który jest właśnie Panem Szabatu, w którym przychodzi pewna nowa rzeczywistość odpocznienia dla człowieka. I znowu moglibyśmy sobie podyskutować w pewnej takiej relacji, tak? Jezus jako Syn Boży, który przychodzi, aby stać się właśnie Synem Człowieczym, jednym z nas, aby podźwignąć na nowo właśnie rodzaj ludzki, nie? Okej, no musimy to bardzo ogólnie, ale chciałem właśnie to podsumować. Więc takie elementy zbieżne nam się pojawiły, a tu wymieniłem tylko takie główne. Jakbyście chcieli sobie jeszcze we własnym zakresie, przeczytajcie sobie właśnie sekwencję B, później od razu sekwencję B1 i zastanówcie się ewentualnie właśnie, co jeszcze te sekwencje ze sobą łączy, bo jest tego po prostu więcej. Okej. Czyli po tym ukazaniu autorytetu Jezusa i odrzuceniu tego autorytetu mamy ostatecznie fragment zamykający całą sekcję B i jest to nauczanie w przypowieściach, które jest w paraleli do kazania na górze. Nauczanie w przypowieściach nie ma miejsca na górze, ma miejsce nad morzem, nad jeziorem galilejskim. Coś nie wskoczyło tak, jak powinno. Sama budowa nauczania w przypowieściach, no to jest znowu struktura koncentryczna, która ma troszeczkę więcej schodków niż, znaczy więcej warstw niż inne nasze sekwencje, ale większość z nich jest bardzo krótka, w związku z tym uda nam się w miarę, mam nadzieję, płynnie przez te parę fragmentów przejść. Pierwszym i ostatnim fragmentem to są takie w zasadzie, które pełnią taką funkcję klamry znowu. Czyli mamy informację o rozpoczęciu nauczania przez Jezusa i fragment kończący, tak? Czyli jakbyśmy sobie je przeczytali. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem i zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi, usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił do nich wiele w podobieństwach. A na końcu, a gdy Jezus skończył te podobieństwa, odszedł stamtąd. Czyli przyszedł, zaczął nauczać, tu skończył i odszedł. Prosta klamra. Troszeczkę klamra przypominająca, nawet bardzo klamra przypominająca klamrę z kazania właśnie na górze, że wstąpił na górze, szedł za nim lud, usiadł i zaczął ich nauczać, a później, że skończył, nie? I zszedł z góry. Okej, więc to pierwsza warstwa właśnie mająca rolę klamry, rozpoczęcie i zakończenie nauczania. Fragmenty B i B1. Ten fragment u góry to będzie obraz czterech gleb oraz cel nauczania w przypowieściach. Natomiast na dole będziemy mieli fragment, w którym Jezus pyta uczniów. Coś tu jest, nie, powinno być pytanie do uczniów odnośnie ich zrozumienia. Jezus pyta, czy zrozumieli to wszystko. Oni mówią, że tak. No i Jezus później wypowiada pewną sentencję o skarbcu i to sobie będziemy omawiać. Ale jesteśmy, musimy sobie najpierw zajrzeć bardziej szczegółowo właśnie do tego fragmentu B, ponieważ on z tego całego nauczania w przypowieściach jest najbardziej złożony, ma znowu pewną wewnętrzną strukturę składającą się z czterech elementów i na brzegach, czyli w elemencie A i A1 mamy właśnie tą przypowieść o czterech glebach, którą bardzo dobrze znamy, nie będziemy sobie tego czytać dzisiaj, bo znamy to chyba na pamięć.
jakie są gleby i co się dzieje z tymi ziarnami na poszczególnych glebach, więc, więc nie będziemy aż tak bardzo szczegółowo w to wchodzić. Natomiast no nie muszę chyba przekonywać, że przypowieść o czterech glebach jest powiązana ze znaczeniem o czterech glebach. Tak więc tutaj nawet nie zakreślam kolorami, co tu jest zbieżnego, bo to jest wszystko zbieżne ze sobą w jednym i drugim fragmencie. Natomiast chcę pokazać właśnie strukturę, na co autor kładzie, czy Pan Jezus właśnie kładzie nacisk w tych przypowieściach. Więc sama struktura to jest struktura równoległa, rozdzielona. Między tymi fragmentami jeszcze właśnie będą fragmenty inne, ale mamy informację, że Jezus rozpoczął przypowieść od kwestii, od takiego stwierdzenia, oto wyszedł siewca, aby siać, a tutaj zaprasza do tego, aby wysłuchali właśnie podobieństwa o siewce, tego, który poszedł siać. Natomiast w elementach B1 i B2 mamy opis tych czterech rodzajów gleb, na które pada ziarno i co się z tym ziarnem dzieje. No i w jednym i w drugim mamy taki układ schodkowy, czyli jest jakieś ziarno, które padło na jakiś konkretny rodzaj gleby i co się z tym ziarnem stało. To jest podobnie, tylko że Jezus już jakby dekoduje, co dana gleba i co dana sytuacja oznacza. I akcent pada właśnie na skutek. I najważniejszym z tych wszystkich jest ten ostatnie stwierdzenie, że ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. I wydały owoc jeden stokrotny. Czyli idea wydania owocu. Tak? Tamte nie wydały z jakiegoś powodu, natomiast ten określony owoc wydał. Różny, ale najważniejsze jest to, że ten owoc zostaje, ma miejsce. Natomiast o kim Jezus mówi, jeżeli chodzi o tę kwestię, kto wydaje owoc? Posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ok, czyli mamy cztery gleby i czwarta gleba wydaje owoc i to jest ten, który właśnie słucha i rozumie słowo i wydaje później owoc w swoim życiu. Ok, no i teraz mamy właśnie w elementach B i B1, w związku z tym, że Jezus no, chciałby na pewno, żeby jego czy słuchacze wydali właśnie ten owoc, to wzywa ich z jednej strony właśnie do zrozumienia przypowieści, ale też później zostaje zapytany przez swoich uczniów, dlaczego w tych przypowieściach naucza. No i Jezus właśnie tłumaczy ten cel nauczania w przypowieściach. Więc teraz przejdźmy sobie do tych dwóch fragmentów. W jednych właśnie Jezus wzywa. Kto ma uszy, niechaj słucha. Czyli jest to wezwanie do uważnego słuchania i zrozumienia przypowieści, którą właśnie wypowiedział. A z drugiej strony mamy wielokrotnie odniesienie do idei właśnie słyszenia, ale niestety problemem z tym słyszeniem. Także Jezus mówi, że niestety te są ludzie, którym niestety nie jest dane zrozumieć. I ponieważ słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją i spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. No i ta idea się pojawia kilkakrotnie, że będą nie będą ani oczami widzieli, ani uszami nie słyszeli, ale błogosławione są z kolei uszy apostołów, czy uczniów, ponieważ oni widzą, mają zdrowe oczy, widzą i uszy, błogosławione ich uszy właśnie, że słyszą, że potrafią dostrzec i potrafią zrozumieć, co stoi za Jezusem i co oznacza jego orędzie i w jaki sposób powinni na to orędzie właśnie odpowiedzieć. Więc jeżeli mielibyśmy sobie ten drugi, po tej prawej stronie fragment pokazać jego strukturę, no to mamy, tak, na zewnątrz mamy takie idee, że jednym jest coś dane, a drugim nie jest dane. Nie? Tam u góry jest powiedziane, że apostołom, czy znowu uczniom jest dane znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tym innym nie jest to dane. Natomiast na samym końcu Jezus mówi, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Czyli Jezus jakby pokazuje pewną szczególną pozycję uczniów jako tym, którym jest dane
no, widzieć, słyszeć, rozumieć to, co tamci pragnęli, prorocy pragnęli zobaczyć. Nie? Więc znowu, o ile mamy w tym fragmencie poprzednim pewną szczególną pozycję Jana pokazaną jako tego, który jest właśnie prorokiem przełomu, ma szczególną, jako ze względu na to, że poprzedzał bezpośrednio Mesjasza, ma pewien szczególny w tym przywilej, tak uczniowie, którzy zostali powołani przez Chrystusa, również w jakimś sensie są uprzywilejowani, ponieważ doświadczają właśnie to, czego inni dopiero oczekiwali, a nawet wśród tych, którzy się doczekali tego, nie wszystkim jest to dane pojąć i przyjąć. Natomiast w kolejnej warstwie Jezus mówi, że no, dam ci nie rozumieją, patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją, natomiast błogosławione są oczy wasze, że widzą i oczy wasze, że słyszą, więc tamci mają problem, ale tutaj wy macie to szczęście, że u was wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, tak jak należy. Natomiast sam środek to jest właśnie wypełnienie się tego słowa z proroctwa Izajasza. Ono pochodzi z 6 rozdziału Księgi Izajasza, jak Izajasz zostaje powołany, żeby iść do pokolenia, do Izraela, aby wypowiedzieć tak naprawdę sąd, nie? Zapowiedź sądu nad Izraelem z powodu grzechu, z powodu tego, że szukali wszędzie indziej swojego oparcia, a nie właśnie w Bogu i zatwardzili właśnie siebie na Boże orędzie, no i w zasadzie, tak jak mówię, szukali wszędzie, tylko nie u Boga, nie? I Izajasz właśnie miał pójść i głosić właśnie to orędzie, że ich oczy patrzą, ale właśnie nie widzą, że ich serce zostało otępiało, tak? Uszy ich dotknęła głuchota, czyli jakby określenie tego, ocena tego stanu pokolenia, do którego Bóg posyła Izajasza, ale też właśnie zapowiada w tym czasie nadejście sądu nad Izraelem, jakim będzie najpierw niewola asyryjska dla północnego królestwa, a później niewola babilońska dla południowego. Okej. Okay. Natomiast akcent najbardziej znaczący, już w ramach też tego elementu C, pada na kwestię serca, albowiem otępiało serce tego ludu, no i właśnie sercem nie rozumieli, nie nawrócili się, i ażebym im nie uleczył. Więc problem znowu z czym? Problemem jest kolejny raz serce. Już dzisiaj o sercu mówiliśmy, ale gdzieś tam ten temat serca jako pewnego problemu człowieka pojawia nam się, no, przynajmniej od drugiego naszego spotkania. Nie wiem, czy już na pierwszym nie zarysowałem go, że autor naszej księgi tutaj dosyć mocno właśnie pokazuje, że ludzkie serce no ma problem, tak? I ma tendencję właśnie do tego, żeby się od Boga odwracać i żeby okazywać mu nieposłuszeństwo i brak nawrócenia, nie? Natomiast to w zasadzie też jest pewną aluzją do zapowiedzi prorockich Starego Testamentu, gdzie właśnie prorocy mówili o sercu Izraela, które jest właśnie kamienne, które potrzebuje właśnie przemiany, tego obrzezania, też tego ożywienia przez to, że te kamienne serce zostanie przemienione w mięsiste, więc no to są, to jest pewna idea, która już w zasadzie tu, od końca pięcioksięgu mojżeszowego się pojawia. Także Izrael, mimo tego, że dostał prawo, mimo tego, że został uwolniony z niewoli egipskiej, doświadczył pewnego przeżycia z Bogiem, pewnego wyzwolenia, to ze względu na swoje serce niestety się od Boga odwróci i Bóg dopiero na końcu czasów sprawi coś, że te serce zostanie przemienione. Więc Jezus jakby idzie po linii właśnie tych idei prorockich, że problem ludzkiego serca, no to jest właśnie coś, z czym ludzie sobie no, sami nie radzą i potrzebują tego właśnie Bożego dotknięcia. Aczkolwiek jeżeli Bóg coś robi, a oni to odrzucają, to Bóg niejako
akceptuje ten stan i właśnie jest to ukazane jako pewne zatwardzenie jakby pozostawienia człowieka w jego postawie i Bóg jakby akceptuje ten stan i mówi okej, jak chcecie tak, to ja was zostawiam, nie? I nie robię nic więcej, żebyście się nawrócili. Ale to też trzeba było przeanalizować tam w kontekście tych różnych wypowiedzi prorockich. W każdym razie mamy wezwanie z jednej strony do zrozumienia przypowieści, ale Jezus pokazuje właśnie w elemencie B1, że szczególną pozycję uczniów jako tych, którzy doświadczają pewnej rzeczywistości, której inni oczekiwali i są właśnie w stanie odebrać ją w sposób należyty poprzez wiarę, poprzez to właśnie, że słyszą, potrafią dostrzec, ponieważ ich serca nie są zatwardziałe względem Boga. Łukaszu, rozumiem, że z tego, co teraz pokazałeś, po prostu wynika z tego, że i w akcencie głównym tego, cel nauczania, i właściwie w tych czterech glebach wersji pierwszej osłonie i drugiej, skupia się akcent wokół zrozumienia, słuchania, myślenia, do właściwego sposobu myślenia, który będzie właściwie wyczulony, właściwie potrafiłaby odnieść się do tego, co spotyka człowieka. Odbiór słowa i właściwe w związku z tym działanie. Jeżeli jest właściwy odbiór, no to powinno to ostatecznie prowadzić do owocu w życiu. Mhm. A jeżeli ktoś właśnie ma problem, właśnie trzeba by było może postawić to pytanie, jaki może być problem człowieka, że się właśnie nie poddaje słowu, nie? Że zatwardza swoje serce przed Bogiem. Nie? I Jezus w zasadzie w tych czterech glebach też pokazuje pewne przykłady, że człowiek z jednej strony może nie rozumieć. I ostatecznie jest to ukazane, że szatan przychodzi i mu to słowo odbiera, więc człowiek zapomina. Z drugiej strony człowiek przyjmuje, ale za chwilę się okazuje, że są dla niego inne sprawy ważniejsze, tak, niż spełnienie woli Bożej. No i ostatecznie te sprawy tego świata zostają dla niego priorytetowe, a nie właśnie szukanie tego Królestwa Bożego. Nie? Więc to jest właśnie w jakimś sensie zatwardzenie swojego serca, że ja stawiam inne rzeczy przed tym, co mówi do mnie Bóg i inne rzeczy są dla mnie ważniejsze niż pełnienie woli Bożej. Ale to za każdym razem pokazuje jakiś sposób jakby nieprzemyślenia rzeczy, którą człowiek ma przed uszami, co nie? Braku chociażby zrozumienia też wartości, nie? Co tak naprawdę kryje się w tym, co Jezus przynosi, nie? Że to jest naprawdę coś ważniejszego niż to, co ja mogę sobie tutaj wypracować na ziemi poprzez właśnie moją, nie wiem, zarabianie pieniędzy i kupowanie nie wiadomo jakich. Zresztą Jezus to w kazaniu na górze dosyć mocno podkreśla, nie? Że to, za czym mają podążać Jego uczniowie i za czym powinni podążać ludzie, to właśnie szukanie tych skarbów w niebie, tak? Że skupienie się, szukanie Królestwa Bożego, a nie uganianie się za tymi ziemskimi skarbami, które możemy oczywiście dotknąć, którymi możemy się chwilowo nacieszyć, ale które nie mają tak naprawdę ostatecznej wartości. Ale to potrzebne jest właśnie pewne Boże zrozumienie tej sprawy, że to nie to, co mogę dotknąć i mogę się tu i teraz nacieszyć, ale coś, co ma wymiar wieczny, ma prawdziwą wartość. Nie? Ale to mi się wydaje, że do tego potrzeby jest po prostu zrozumienie z góry, ale na które trzeba być też otwartym. Natomiast no, niewątpliwie na zrozumienie, na ideę zrozumienia i też ideę właśnie właściwej postawy serca tutaj w tym całym fragmencie B autor kładzie nacisk. No i teraz sobie przechodzimy do tego drugiego fragmentu tego fragmentu B1, gdzie się pojawia pytanie skierowane do uczniów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który zdobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. No bardzo zagadkowa sentencja. Ale wydaje mi się, że już
słowa wstępne, tak? Czyli pytanie, zrozumieliście to wszystko? Odnosi się jednoznacznie do tej idei z góry, nie? Że ci, którzy rozumią, będą ostatecznie wydawali owoc, nie? Więc oni mówią, że tak, zrozumieliśmy. I na skutek tego, że oni mówią, zrozumieliśmy, Jezus, czy efektem tego jest jeszcze ta właśnie sentencja, dlatego każdy uczony w piśmie wydobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. I to jest bardzo tajemnicze. Natomiast właśnie ta pierwsza rzecz, że zrozumieli, a zatem mają uszy, które słyszą, tak? I właściwą postawę serca, nastawioną właśnie na słuchanie Boga, ale skarbiec, który zostaje tutaj przytoczony, jest właśnie obrazem serca. I ten obraz nam się już dzisiaj pojawił we wcześniejszej sekwencji, tak? Przecież z obfitości serca usta mówią, dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Więc skarbiec jest niejako tutaj właśnie obrazem serca. Ale o co chodzi z tym dobywaniem nowego i starego? Jak wy odczytujecie? Dlaczego Jezus w zasadzie pyta najpierw, zrozumieliście to wszystko? No tak, a zatem i przytacza taką sentencję. I skąd się nagle tak bierze uczony w piśmie? I dlaczego uczony w piśmie? Tego nie rozgryzłem, ale no. Zwrócił uwagę, że po prostu jakiś, to nie wiem, to jest moja jakby obserwacja, że jednak generalnie cały czas teraz mówimy w tym nauczaniu o kontakcie człowieka z Bożym Słowem. Mhm. Czyli ten uczony w piśmie w jakiś sposób może być niezłym całkiem modelem dla uszy. Czyli ci, którzy po prostu ze Słowem mają cały czas mieć do czynienia i to jest główny kanał w ogóle zasilania dla nich. Mhm. Natomiast uczony w piśmie jako ten, który pismo zna, słowo tak, zna. Tak, okay. Tak. Bo rola słowa jakby tu jest bardzo mocno zarysowana, że trzeba tak, słyszeć i rozumieć. Jezus stawia uczniów swoich wobec sytuacji takiej, że mają słowo, które jest zapisane i tu mamy Mateusz jest świetnym przykładem tego, bo co chwileczkę robi aluzję do Izajasza, do Zeasza i do wszystkich rzeczy, tak? Czyli po prostu jest sam po prostu poddaje czytelnikowi to, że po prostu to obcowanie ze słowem jest bazą dla tego, żeby zrozumieć, co się dzieje. Mieliśmy też sytuację z Janem Chrzcicielem dzisiaj, ale z drugiej strony pokazuje chociażby na przykład w tej scenie z przedstawieniem Jezus przedstawia jako Pan Słowu. Znaczy mówiąc krótko, ten ktoś, kto zrozumiał stare, potrafi przeczytać i to, co się teraz dzieje. Tak? Patrzy na to, co widzi w Jezusie i potrafi zobaczyć wspólny mianownik między tym, co było i pewnymi wartościami, które są od starego, od pism, które są fundamentem duchowym dla ducha i połączyć to razem z tym. I to mu się nie wydaje sprzeczne. Ale no, Jezus też jakby od tego zaczyna, nie? Jak mieliśmy tą pierwszą mowę, to Jezus mówi, że nie przyszedł znieść, ale wypełnić i w zasadzie wskazuje na pewne wartości, które sam stosuje w swojej misji. Ja wam powiadam. To mamy stare, a ja wam powiadam. Co z tego starego powinno być? Poza tym Jezus wcześniej mówi, słuchajcie ich, ale nie naśladujcie ich. To będzie później, no. I do tego Jezus teraz nawołuje. Jasne. Teraz to jest No, w każdym razie skarbiec jest tutaj właśnie obrazem serca, z którego uczony ma dobywać właśnie nowe, dobywać, czyli wyciągać, tak? Ale co? Stare rzeczy nabierają nowego wymiaru. Tak, albo właśnie to, co mamy w sercu, bo idea serca jako coś, w czym przechowujemy pewne rzeczy, tak na przykład o Marii jest powiedziane, że ona zachowywała w swym sercu te wszystkie rzeczy, czyli pewne rzeczy, które przechowujemy w skarbcu, ale Jezus mówi nie tylko, że mamy przechowywać, ale tu jest mowa o tym, że ma dobywać ze swego skarbca nowe i stare rzeczy, więc moja sugestia polega na tym, że dobywanie rzeczy ze skarbca stanowi obraz zachęcający właśnie do działania, że nie przechowujcie tylko dobywajcie z tego i stosujcie, nie? Czyli zastosowanie tego, co się wie i właśnie rozumie w swym sercu. Jeżeli, więc w moim odczuciu właśnie to jest takie, ten fragment miałoby takie znaczenie. Jeżeli staliście się uczniami Królestwa, to zróbcie pożytek z tym, co wiecie i rozumiecie sprawę, jak również od Pana Jezusa. No, czyli ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, jeżeli jesteście uczniami, to wy nie tylko rozumiejcie, tak, w tym wymiarze intelektualnym,
ale też, też właśnie zastosujcie, dobądźcie tego swojego serca i wykorzystajcie to w swoim życiu. No i wydajcie poprzez to owoc. Stańcie się właśnie tą dobrą, bądźcie tą dobrą glebą, która wydaje, wydaje owoc. Wydajcie owoc, dokładnie. Okej, okay. No to teraz przechodzimy do kolejnej warstwy. Przypowieść o pszenicy i konkolu, przypowieść o połowie ryb. Dwie przypowieści mówią o tym, że w królestwie są różnego rodzaju, czyli dwa rodzaje ludzi, czy dwie grupy, ale oboje mają być razem do jakiegoś czasu. Tak? Więc z jednej strony jest powiedziane, że konkol i pszenica mają rosnąć razem aż do żniwa, natomiast z kolei Królestwo Boże jest przyrównane do sieci, która zagarnia ryby wszelkiego rodzaju, bez różnicy. I takich, i takich. Ale ostatecznie właśnie nadchodzi jakiś moment krańcowy, tak, jakiś moment finałowy, który tu jest określony jako żniwo, a tutaj moment, w którym sieć jest pełna i jest wyciągnięta na brzeg. I to jest obraz sądu. No i właśnie w jednym i drugim jest powiedziane o tym oddzieleniu ostatecznie jednych od drugich i losie sprawiedliwych, czy właśnie tej pszenicy oraz koniec z tym, że konkol ma być spalony, pszenica ma zostać zwieziona do stodoły, natomiast tutaj są jako ryby, przedstawione jako ryby, jak to jest? Oni wyłączą złych spośród sprawiedliwych, wrzucą ich w piec ognisty. Więc idea właśnie oddzielenia, idea sądu, które się pojawia w jednym i drugim. Podobny motyw to był, gdzie się później pojawił w tej przypowieści o uczcie weselnej, jest tam zasad obszarki, których się dało, a potem jeden był nieobrany i wyleciał. No to mi się wydaje, że przedstawia jakiś jeszcze kolejny aspekt tego, ale na pewno powiązane. Ale to do tych przypowieści innych dojdziemy. Więc jeżeli byśmy sobie znowu mieli zobaczyć, co w tej przypowieści o pszenicy i konkolu jest najważniejsze, to byśmy sobie przedstawili to jako pewną strukturę schodkową. Pierwsze elementy, czyli A1, mówią o właśnie sianiu przez siewce właśnie ziarna, dobrego ziarna. B1 i B2 porusza kwestię, że jednak przyszedł jakiś przyjaciel i posiał konkol, więc pada odpowiedź, że na pytanie, skąd się wziął konkol, że zrobił to nieprzyjaciel. Natomiast C1 i C2 wyraża pewne, z jednej strony troskę o pszenicę, żeby nie została ona... nie, przepraszam, to jest mowa, gdy zboże podrosło, to wtedy się pokazał i konkol, czyli że są jakieś dwa ze sobą razem. Czyli pszenica i konkol. Natomiast C2 jest mowa, że one będą ze sobą razem, ale do pewnego momentu. Więc jeżeli byśmy sobie zobaczyli znowu taką mikrostrukturkę, to zobaczylibyśmy, że w ramach tego małego A1 jest właśnie pytanie, czy mamy teraz pójść i coś zrobić, a później Jezus mówi, że nie. Pewne rzeczy będą miały miejsce dopiero przy żniwie. Jezus im odpowiada, że nie, a później, że wtedy powie swoim żeńcom określoną rzecz. C1 i C2 to jest odniesienie do konkolu, że wybierając konkol, czyli wyrywając ten konkol, usuwając ten konkol, żeby czegoś nie zrobili, a to, że ten konkol ostatecznie zostanie zebrany i powiązany w snopki na spalenie. Natomiast D1 i D2 to jest wyrażenie pewnej troski o pszenicę, żeby właśnie pszenica nie została wyrwana, ale ostatecznie ta pszenica ma zostać zebrana do stodoły. I to jest oczywiście na razie pewien obraz, znamy go dobrze, że to jest właśnie ten obraz sądu, żniwo jako sąd, zresztą o tym sobie też mówiliśmy, omawiając mowę misyjną, że w obrazie żniwa właśnie mieści się też obraz eschatologicznego sądu.
Natomiast właśnie cały akcent pada na ten los pszenicy jako tej, która zostanie zwieziona do stodoły, czyli... No właśnie, tutaj nie jest to wytłumaczone, bo my jeszcze chyba, mam nadzieję, dobrze pamiętamy, że jest jeszcze w całej mowie tej, w przypowieściach jest jeszcze wytłumaczenie tej przypowieści konkretnej i ona, wyszła mi, że ona nie jest w parze, tylko właśnie te dwie przypowieści są w parze, natomiast wytłumaczenie tej przypowieści pojawi nam się za moment w centrum i wtedy właśnie zrozumiemy lepiej, co to znaczy, że właśnie ta pszenica zostaje zwieziona do stodoły. Natomiast los pszenicy zostaje tutaj wyszczególniony jako najważniejszy. Natomiast z kolei w tej przypowieści o połowie ryb układ nam się, ta struktura układa się nam w taki kształt, że los z kolei tych niesprawiedliwych, czyli jakby z tego konkolu, jakby z tej drugiej przypowieści zostaje wyakcentowany. Więc tam akcent na los sprawiedliwych, a tu akcent na tych nieprawych. Na los nieprawych. Okej. Kolejne przypowieści. Przypowieść o ziarnie gorczycznym i kwaście i przypowieść o skarbie i perle. No tutaj chciałbym po prostu, bo to też są przypowieści, które znamy, wyakcentować, że w jednym i w drugim pojawia się idea pewnej to, że coś jest wielkie, w tym sensie, że zaczyna się w tej pierwszej przypowieści, że coś jest niepozorne, wielkie, ale niepozornie i małe, ale staje się wielkie, jest największe ze wszystkich jarzyn i też tam jest mowa o tym, że wszystko się zakwasiło. Natomiast z drugiej strony jest mowa o tym, że ktoś poszedł coś i wszystko sprzedał, tak? Sprzedał, czyli idea jakiejś pewnej totalności niejako, całości. I o ile te przypowieści o ziarnie gorczycznym oraz kwasie mówią nam o potencjale Królestwa właśnie, że Królestwo Boże zaczyna się jako coś niepozornego, małego, ale ostatecznie kończy ma skończyć na czymś wielkim, być czymś wielkim. I tam jest nawet powiedziane, że ptaki niebieskie będą się gnieździć w jego gałęziach. No to jest właśnie obraz, właśnie, że ostatecznie skończymy na czymś wielkim, a te ptaki właśnie, bo można je rozumieć znowu dwojako, jako coś negatywnego. Jeżeli byśmy się odnieśli do tego, do tej przypowieści o czterech glebach, no to mielibyśmy ptaki jako diabeł, tak, że nawet diabeł się w tych... Ale wydaje mi się, że właśnie jednak, kiedyś tak myślałem, ale chyba jednak te ptaki, które się gnieżdżą w gałęziach, to jest bardziej nawiązanie właśnie do tego, co stare, mianowicie do Starego Testamentu, gdzie królestwa czy panowanie królów właśnie były przyrównywane do drzew, w którym gałęziach chroniły się ptaki, w sensie inne narody. Więc moim sugestią jest to, że te ptaki właśnie są symbolem właśnie pogan, które również zostaną włączone do tego królestwa. Dla Żydów oczywiście oni mieli być tymi synami królestwa, którzy będą w Królestwie Bożym uczestniczyć. Natomiast Jezus mówi, że Królestwo Boże będzie tak wielkie, że również poganie będą mieli w nim udział. No i to, co jeszcze warto może tutaj powiedzieć, omawiając właśnie tą przypowieść o ziarnie gorczycznym i o kwasie, to raz jest mowa o człowieku, nie, po prostu jest mowa o ziarnie gorczycznym, a raz jest mowa o kobiecie, która, o niewieście, która wzięła tam kwas i rozczyniła w trzech miarach mąki. Trzy miary mąki to jest niewyobrażalna ilość, to chyba 40 kilo, coś takiego. No, w każdym razie jakieś duże ilości, czyli wzięła coś małego do czegoś wielkiego, ale się wszystko zakwasiło właśnie, czyli zaczęła od czegoś małego, ale uzyskała ostateczny efekt, więc pytanie, dlaczego jest użyty tam, użyty jest obraz kobiety? I właśnie... Pytanie, czy...
Bo tak, my niektóre właśnie obrazy kojarzymy jednoznacznie negatywnie, a są ewidentnie używane czasem jako pozytywne. Na przykład wąż. Bądźcie jak roztropnie jak węże. No wąż od razu nam się kojarzy, no nie, to nie jest dobry obraz. Ale okazuje się, że Jezus używa pewnych... Na kiju też, nie? No, tak, no więc czasem to, co nam się w pierwszej kolejności kojarzy jak się jako coś negatywnego, okazuje się, że Jezus potrafi tego wykorzystywać jako też obraz pozytywny. W innym kontekście, tak. Więc wydaje mi się, że właśnie ten kwas jest tutaj użyty jako symbol czegoś niewielkiego, użyty do czegoś niewyobrażalnie wielkiego, ale ostatecznie ogarniającego całość. Nie? Natomiast ta kobieta, bo wiemy oczywiście, że Jezus w trakcie swojej misji głosił Ewangelię o Królestwie, to Królestwo Boże gdzieś tam było w Chrystusie obecne, ale to Królestwo Boże na jego misji się nie miało skończyć, ale miało być również kontynuowane poprzez uczniów, czyli poprzez Kościół. I teraz być może jest taka sugestia, bo musimy pamiętać, że Ewangelia Mateusza była napisana do kościoła popaschalnego, czyli już no w ogóle kościół powstał dopiero po wniebowzięciu Chrystusa. Natomiast oni znali, domyślam się, pewne idee, pewne obrazy, więc być może jest to też pewna aluzja, dlatego że tutaj zostało to zasygnalizowane, że kościół, tą kobietą jest właśnie kościół, który też kontynuuje misję Chrystusa i sprawia, że że Ewangelia jest głoszona i ostatecznie Królestwo Boże się rozrasta właśnie poprzez misję Kościoła. Być może nie. Ale na pewno to, na co zwraca nam uwagę ewangelista, przytaczając słowa Chrystusa, to właśnie ten potencjał Królestwa, zaczynający od czegoś niepozornego do czegoś, a kończąc na czymś niewyobrażalnie wielkim. Natomiast druga przypowieść raczej pokazuje nam wartość Królestwa, tak? Jako coś, co jest właśnie niepozorne, nawet ukryte wręcz, ale jeżeli człowiek to znajduje, to powinien być w stanie oddać wszystko właśnie dla tej idei, dla Bożego Królestwa, jako tej rzeczywistości, która jest priorytetem, która jest najważniejszą rzeczą, jaką człowiek może w życiu poszukiwać. I jeżeli to znajdzie, no to właśnie powinien w sposób adekwatny do tego żyć. Więc idea właśnie na to, że wszystko się zakwasiło, jest większe niż od wszelkich jarzyn, tak? Że wszystko sprzedał, co miał i kupił. I kupił ową rolę, kupił tą perłę. Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że też jakby od tego, co powiedziałeś teraz o tym kościele, to sposób na to, że wydaje się, że ten pierwszy element, który bardziej się skupia na obrazie makro, a drugi na pewnych osobistych wyborach. To jest też ciekawe, tak, także że to ma obejmować coraz większą ilość ludzi, a tu jest jakby dotyczące pewnych określonych jednostek, które odnajdują Królestwo i powinny odpowiedzieć w sposób... Ewidentnie opisuje w jakiś sposób coś, co się wydarzy w skali makro, natomiast drugi ewidentnie mówi, jaki kierunek byłoby właściwie pożądany na obraz. Czyli takie idee dopełniające się w tym momencie. Wyczuwasz, dlaczego milczę. Więc nie będę tutaj... Dobrze. Objawienie, w takim razie teraz tak, kolejna warstwa. Objawienie tajemnic poprzez przypowieści, wezwanie do zrozumienia. Znowu takie krótkie fragmenty. To wszystko mówił Jezus do ludów w podobieństwach, aby z podobieństwa nic do nich nie mówił, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. Więc znowu, dlaczego Jezus mówi w przypowieściach? Wypełnienie słowa. A tutaj, czyli, że otworzył usta, aby odkryć, a tutaj jest wezwanie właśnie, żeby teraz inni otworzyli swoje uszy, tak? Niejako. Więc on coś mówi, a inni mają na to właśnie w sposób odpowiedzieć, szukać właśnie tego i rozumieć znaczenie tego, co on wypowiada poprzez przypowieści. Ciekawe, przepraszam, że
w Apokalipsie, jak mamy listy do siedmiu zborów, to jest taka para. To powiedz do zboru Laodycei, a na końcu kto ma ucho, nie słyszy. To jest po prostu ten sam gdzieś koncepcja. Koncepcja. Ale to jest takie, zrozumcie i zróbcie coś z tym, nie? No i w samym centrum mamy prośbę uczniów o wyłożenie przypowieści o Konkolu, a także jakby w fragmencie odpowiadającym wyłożenie przypowieści, tak? Czyli prośba, a tu wyłożenie. Już przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo Konkolu na roli, a odpowiedzią tego jest, że Jezus rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy, rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to aniołowie, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńce zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się Konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Czyli tutaj mamy właśnie tą scenę, w której Jezus już jest ze swoimi uczniami i On im objawia tajemnicę. Tak? On im tłumaczy znaczenie tej przypowieści, tego obrazu o pszenicy i konkolu. I z tego właśnie też możemy się dowiedzieć, jakie jest znaczenie przypowieści i na czym ona się właśnie koncentruje w tym znaczeniu bardziej dosłownym. I Jezus nawet tłumaczy, że ten, który sieje nasienie, to właśnie jest Syn Człowieczy. Czyli Jezus mówi, że ja jestem tym, który sieje słowo, który głosi słowo. Natomiast tym, który sieje złe, jest nieprzyjaciel, czyli diabeł. Natomiast w tym elementach dalej rola to świat, a to jest mowa, że żniwo to koniec świata. Tak? Tu jest mowa, że jest jakieś dobre nasienie, a tam, że zostanie dobre nasienie i konkol, czyli dwa przeciwstawne. No, czyli ta pszenica i konkol w zasadzie, tak? Że zbiera się konkol, a tam później będzie. No to już chyba nie jest w formie obrazu, ok. Dalsza idea. Synowie królestwa, a tu sprawiedliwi. Synowie królestwa, a sprawiedliwi, którzy zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca. No i synowie złego, czyli ci, którzy. To jest zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. Czyli to jest jakby. Idea dopełniająca się z tymi, czy związana z synami złego, czyli tych, którzy sieją zgorszenia i popełniają nieprawość. No i znowu w skali mikro ta cząstka B2. Mowa jest po prostu o końcu, tak, że wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, wrzuca się do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, a sprawiedliwi wtedy zajaśnieją jak słońce. Czyli ostateczny los jednych i drugich zostaje tutaj właśnie wyakcentowany. Przede wszystkim z akcentem na, no tego tutaj już nie pokazałem, ale z akcentem właśnie na zajaśnienie w królestwie. Tak, to jest w takim napięciu, nie? Tutaj ci tak, a ci tak. Tak. No, ale akcent jeszcze, można by było to wyszczególnić, że właśnie synowie sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce, więc całe nauczanie przypowieścia gdzieś tutaj się koncentruje właśnie na tym, że będzie jakiś finał całego tego projektu, jaki teraz jest, jakim jest sianie słowa, głoszenie Królestwa Bożego, jedni właśnie przyjmują, rozumieją, robią coś z tym, a inni z kolei nie, ale będzie to miało jakiś swój ostateczny finał, mianowicie będzie nim sąd i ci jedni od drugich zostaną oddzieleni i los jednych będzie taki, ale los sprawiedliwych właśnie będzie taki, że zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. I wydaje się, że Jezus poprzez te stwierdzenie
czyni pewną aluzję do księgi z proroka Daniela, mówiąc o tych sprawiedliwych, którzy zajaśnieją jak słońce. Mianowicie księga Daniela mówi takie coś. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni, jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Czyli idea właśnie jakiegoś losu jednych i drugich znowu w księdze Daniela. Natomiast tutaj podkreśliłem takie słowo roztropni. Jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. Czym jest roztropność? A może powinniśmy zadać takie pytanie, kogo Pan Jezus nazywa roztropnym? Bo tam idea bycia roztropnym się nam pojawiła, ale kogo Jezus właśnie w swym nauczaniu nazywa człowiekiem roztropnym? A to tak, to będzie później. Tak, później. Coś bliżej, w ramach tej całej sekcji, którą teraz zamykamy już, nauczanie w przypowieść. Kogo Jezus nazywa człowiekiem roztropnym? Roztropnie mają zajaśnić. To było samo słowo użyte. Czyli jest tam, to jest, była też taka przypowieść, taki obraz dwóch budowniczych. Jeden buduje na piasku, drugi na fundamencie. I pamiętamy, co znaczyły te obrazy? Kto był tym mężem roztropnym? Słucha. Który słucha i buduje swoje życie na tym, nie? Więc Jezus nazywa właśnie człowiekiem roztropnym ten, który słucha i który to wykonuje. I właśnie roztropni. Czyli rozumiem, że właśnie sprawiedliwi to ci, którzy słuchają i wypełniają słowa, które są do nich kierowane. Dlatego też bądźmy roztropni. Nie kończmy na teorii. Jasne. Ja nie pamiętam, jaki będzie akcent tego całego, ale skoro w akcencie tego całego bloku umieściłeś wyjaśnienie tej przypowieści o Konkolu, no to wyjaśnienie zawiera po prostu pewien problem, tak? Pokazujesz jakby projekt Chrystusa, który jednak zostaje jakby zaburzony przez Konkol. Czyli jakby czas trwania, funkcjonowania dwóch rzeczy, które do pewnego momentu kluczowego nie powinny zostać rozdzielone, bo można jakby coś zepsuć bardziej. Tak? Rozumiemy. Tak. Wydaje się, że Jezus... Nie, powiem tylko, dlaczego o tym mówię. Jeżeli w takim razie akcent przedstawia taką sytuację, że pośród tych roztropnych pojawiają się ci nieroztropni, to tak sobie pomyślałem, że być może jednak ta inna perspektywa na te dwa obrazy o kwasie i o ptakach, inna, to znaczy odczytanie ich w jeden sposób przeciwstawny, negatywny, znajduje jakieś uzasadnienie w tym, że to wyjaśnienie zostaje otoczone tym, że może być rzeczywistość pozornie właściwa, ale jednak przeniknięta pewnymi rzeczami niewłaściwymi i w opozycji do tego jest jakby postawa jednostkowa, roztropni, ci, którzy wybierają to, co najcenniejsze. Więc wydaje mi się, że nawet jakby ta próba jakby objaśnienia, którą miesz, też całkiem dobrze jakby, zwłaszcza, że jeszcze wcześniej krok jest jakby właśnie ten komfort i te ryby. Znowu przebranie jednego od drugich, rozdzielenie i jakby ta sytuacja pewnego zmiksowania, która jest trudna do ogarnięcia. Pojawia się problem z przypowieścią o roli i o skarbie, bo tam są ewidentnie dwie pozytywne, nie? O roli i o skarbie. I o perle. O perle, ale zwróć uwagę, że one razem pokazują tą część jednostkową, współbieżną, tak? Czyli można by. Czy rozumiem, że można by było coś określić też w ten sposób, co dzisiaj mówiliśmy, że pokolenie odrzuciło jako ogół, ale jednostki są też roztropne. Tam są roztropni, ci, których mądrość usprawiedliwia się. Okej. Tych, którzy po prostu jednak potrafią. Czyli to bardziej jako kontrast w tym momencie by funkcjonował. Okej. Sam akcent pokazuje jakby pewną sytuację, że przynajmniej jest taka możliwość.
Wydaje się też, że te przypowieści, które Jezus właśnie mówi, to pierwsza rzecz, że wchodzi w ogóle w taki sposób nauczania, jest skutkiem tego, że przed momentem został określony jako ten, który współpracuje z diabłem, tak, z Belzebubem, więc jeszcze tam się go pytają, jakiś kolejny znak, on mówi, że już dla was nie ma żadnego znaku, tylko będzie jeden, ale właśnie zaczyna mówić w przypowieściach, czyli czymś, co jest co bardziej zakrywa tak na dobrą sprawę tajemnicę dla tych, których serce jest nieskierowane na Boga. Natomiast też te przypowieści w jakimś sposób i w jakim stopniu tłumaczą tą zaistniałą sytuację, którą Chrystus doświadcza. Także są ci, którzy właśnie przyjmują, tak, i być może nawet stanowią garstkę, ale są też całe rzesze, które niestety się okazują być no, zupełnie na innej drodze i zupełnie w innych butach. No i Jezus mówi, no tak po prostu będzie i tak będzie już do samego końca, że będą tacy, którzy przyjmą, teraz przyjmują częściowo moje zwiastowanie, częściowo nie, ale też do samego końca, kiedy Kościół będzie właśnie zwiastował Ewangelię, no to musi się też liczyć, czyli uczniowie muszą się też liczyć z tym właśnie, że reakcja będzie różna. To jest o tyle ciekawe, że w tym momencie, kiedy w akcencie masz o tym rozdzieleniu potem już w akcencie, czyli po prostu w opisie znaczenia przypowieści o Konkolu, tam jest też mowa o tych, którzy wprowadzają zgorszenia, tak? Mm-hmm. Ja sobie pomyślałem, że o zgorszeniach, kiedy Jezus mówi, to przeważnie mówi do środowiska swojego, w momencie, kiedy mówi... Do uczniów, kiedy mm-hmm. po prostu dokonają pewnych postaw, które będą zniechęcać innych do pójścia za Chrystusem. Tak? Mm-hmm. I dlatego sobie tak pomyślałem, że to może jednak dotyczyć ten zbiór tych przypowieści bardziej właśnie przyszłości tej, która po prostu będzie... W ramach wspólnoty Kościoła funkcjonowała. W ramach wspólnoty Kościoła. To w tym momencie po prostu jednostki w tym momencie powinny jakby zrozumieć, co cennego wybierają mm-hmm. i że są też wybrane i są też oczekiwane przez Boga. Skupienie się na tym pozwoli im też w właściwy sposób odnosić się do sytuacji, które mogą być gorszące, które mogą być trudne, a które się po prostu zgadzają w szerzej rozmianej po prostu wspólnocie. No, więc tak jak powiedziałem, z jednej strony te przypowieści właśnie tłumaczą ten obecny stan rzeczy, jaki ma miejsce właśnie, że jedni przyjmują, drudzy nie przyjmują, ale też wydaje się, że powinny te przypowieści skłonić od ich słuchaczy, tych odbiorców tych przypowieści do postawienia sobie pytania, no to w takim razie w którym miejscu ja jestem, nie? Przez kogo ja jestem posiany, tak w cudzysłowie. No i kim ostatecznie się okaże, nie? Bo to nie chodzi, to też spróbowałem jakby zarysować na jednym z wykładów, że przypowieści Pana Jezusa nie mają takiego wymiaru bardzo często statycznego, że jesteś konkolem albo pszenicą i już tak musi zostać, tylko to jest bardziej takie zmuszenie osoby, która to słyszy, do postawienia sobie pytania, kim ja jestem, nie? I kim się ostatecznie okaże. I mam na to wpływ, w sensie, jak odpowiem właśnie na to zwiastowane słowo i czy będę człowiekiem roztropnym, tak? Czy zastosuję to w moim życiu, czy będę tym człowiekiem nieroztropnym, który tylko słucha, ale nie wykonuje. Nie? No, więc kończymy na tym nauczanie w przypowieściach nad jeziorem. A zarazem kończymy całą naszą sekcję B. Ale chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze właśnie w pięciu minutach właśnie podsumowali może takie główne tematy, które nam występowały właśnie i w nauczaniu w przypowieściach, i w kazaniu na górze, żebyśmy jeszcze ewentualnie sobie zobaczyli, jak te fragmenty ze sobą korelują. A więc tak, w jednym i drugim mamy formę nauczania. W kazaniu było to nauczanie do uczniów, ale był obecny tłum, a tu mamy raczej nauczanie do tłumów i w tym obecni są uczniowie. Tak jak powiedziałem, dosyć podobna klamra jest w jednym i drugim, że Jezus gdzieś przychodzi, zajmuje pozycję siedzącą w celu nauczania. W jednym i drugim jest ukazana rola słowa, tak, jako na coś, na co powinna być właściwa odpowiedź człowieka. Czyli właśnie te dwa fundamenty
I właśnie człowiek powinien budować na tym fundamencie, słowa swoje życie, a tutaj właśnie o wydaniu owoców na, jako skutek głoszenia, usłyszenia słowa i rozumienia go. W błogosławieństwach mieliśmy właśnie też błogosławieństwo z powodu prześladowań. Błogosławieni jesteście, kiedy was prześladują, ale tu niestety jest mowa o tym, że spośród uczniów będą też tacy, czy pośród tych, którzy słuchają, będą tacy, którzy przyjmą słowo, ale w trakcie zgorszenia z powodu prześladowań niestety no, te słowo zostanie stłumione czy zaduszone. O. W jednym i drugim mamy zachętę do porzucenia trosk, w zasadzie w jednym mamy zachętę właśnie do porzucenia trosk, aby się nie troszczyć, a z drugiej strony jest mowa, że właśnie niestety niektórzy w tej właśnie swojej trosce sprawią, że nasienie zostanie Słowo Boże zaduszone w ich życiu. Mamy o dobrych i złych owocach, czyli dobrych uczynkach, tutaj mamy właśnie o owocach, które należy wydać. Skarby na ziemi, mamona, przed którym Jezus ostrzega w kazaniu na górze. Tutaj znowu jest pokazane jako pewna bariera, czy pewna trudność w tym, żeby ten owoc wydać, właśnie te uda bogactw nam to może utrudnić. Szczególna rola uczniów jako światłości świata i soli ziemi, a tutaj właśnie jako tym, który jest dany rozumieć tajemnicę Królestwa. Obraz serca w jednym i drugim się pojawia. Obraz oka, zdrowe i chore oko, jedni, którzy nie patrzą, ale nie widzą, tak? Czyli ich oczy są zaślepione. Wyrzucenie zwietrzałej soli, spalenie złych drzew. Ta sentencja, że nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, tu jest w tym fragmencie w przypowieściach wyrzucenie w ogień bezbożnych. Konkol, złe ryby, nie wejście do Królestwa, czyli w ogóle idea sądu w jednym i drugim się pojawia. Wejście do Królestwa dla sprawiedliwych, a z kolei wejście, i to w zasadzie tutaj to jest prawie że dosłownie powtórzone. Uczniowie światłością świata dla innych, a to, że zajaśnieją sprawiedliwi w Królestwie. Nazwanie błogosławieństwa, że niektórzy zostaną nazwani synami Bożymi, a to, że synowie Królestwa będą w Królestwie Ojca. Priorytetem dla uczniów powinno być Królestwo Boże, a tutaj Królestwo Boże przyrównane jest właśnie do perły i skarbu wartego, aby oddać za to wszystko. Nie? Natomiast centrum jednego i drugiego, jeżeli byśmy sobie zajrzeli do tej naszej sekwencji A, czyli do kazania na górze, najważniejszą sentencją, myślą kazania na górze było: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To była taka zachęta, myśl przewodnia, czy myśl główna kazania na górze. Natomiast tu w centrum sprawiedliwi, ci, którzy niejako znaleźli właśnie tą sprawiedliwość, szukali i znaleźli, zajaśnieją jak słońce właśnie w Królestwie Ojca, w Królestwie Bożym. Więc szukajcie, ale jeżeli znajdziecie, właśnie finał tego będzie taki. Więc tu jest wezwanie, ale tutaj zachęcenie do tego poprzez to, aby ukazać, że te wywyższenie w Królestwie będzie miało miejsce ostatecznie dla tych, którzy postanawiają się w swoim życiu tego Królestwa Bożego szukać i właśnie Jego sprawiedliwości i żyć tą sprawiedliwością. Wszystko inne będzie wam dodane. Więc kończymy sekcję B. Następnym razem czeka nas już otwarcie nie sezonu, tylko semestru drugiego. I na pierwszym spotkaniu będziemy przerabiać sobie całe centrum, czyli sekcję C. To jest taki nasz plan na kolejne inaugurujące semestr drugi spotkanie, na które was zapraszam. Na dzisiaj to koniec, ale jeszcze chciałbym jednak modlitwą, chociażby krótką, zakończyć. Otwarliśmy, ale chciałbym też skończyć. Panie Jezu, ja dziękuję Ci w imieniu swoim, ale też myślę w imieniu moich braci i sióstr, którzy się tutaj zgromadzili, Panie,
żeby Ci podziękować właśnie, że Ty jesteś siewcą, który poszedł i zaczął siać, Panie. I dziękuję Ci, że Ty też kierujesz swoje słowo do nas. Dziękuję Ci za każdy przejaw Twojej łaski, każdy przejaw Twojego miłosierdzia, które okazujesz względem każdego z nas, ale też prosimy Cię, abyś my potrafili w sposób właściwy na Twoje miłosierdzie, na Twoje słowo odpowiedzieć właśnie poprzez naszą postawę tu i teraz, Panie, na tym świecie, w którym żyjemy, Panie, na tej roli, na której rośniemy, Panie. Prosimy Cię, abyś Ty we wszystkich aspektach naszego życia właśnie otworzył nasze uszy, otworzył nasze oczy, Panie, abyśmy widzieli, w jaki sposób jeszcze powinniśmy na Twoje słowo właśnie odpowiedzieć, zareagować i abyśmy tę sprawiedliwość, o której Ty mówisz, o której Ty nauczasz, Panie Jezu, właśnie poprzez też pokazanie też swojego przykładu, o którym możemy czytać na kartach Ewangelii Mateusza, żebyśmy zachęceni tym przykładem też właśnie chcieli, potrafili w mądrości zastosować właśnie to wszystko w naszym codziennym chrześcijańskim życiu jako Twoi uczniowie. Bądź za wszystko, Panie Jezu, pochwalony za Twoje słowo, ale właśnie, że Ty też jesteś z nami tu i teraz, że jesteś Emanuelem, Bogiem z nami, który jest z nami przez wszystkie dni, aż do samego żniwa, aż do skończenia świata. Amen.